Hej, witam Was w kolejnym odcinku informacyjnym. Jutro jest piątek, więc jutro nie będzie odcinka. Choć planowałam, w sobotę też odpada, bo mam imprezę urodzinową. Wiem, że urodziny już miałam wczoraj. Tak, wczoraj było. Chyba przedwczoraj. W każdym razie 17 miałam. Miał być ten odcinek, ale jednak wyszło tak, że nie było takiej możliwości. Chciałam tylko coś powiedzieć. Słuchajcie, mój kanał ma dosyć specyficzną formę i każdy dobrze o tym wie. Mnie w sumie nie obchodzi, kto ogląda mój kanał, ale umówmy się, ludzie, jak ci się coś nie podoba, to po co mnie oglądasz? Ja będę robiła te odcinki resocjalizujące, bo po prostu... Wy naprawdę sądzicie, że jestem taka głupia, na jaką wyglądam, że ja usunę kanał tylko do tego, że jesteś nie do rozwoju emocjonalni. Sorry, ale ja obrażam te osoby tak, jak one obrażają mnie. Tylko dlatego, bo komuś nie podoba sposób mojego nagrywania. A wy to co jesteście? No, przepraszam bardzo. Nie wiem jak wy, ale wiecie co, ja wam zdradzę sekret. Istnieje coś takiego na YouTube, jak klikacie na filmik, że to mnie nie interesuje. Albo nie subskrybujecie kanału. I w ten sposób możecie już na mnie nie natrafić. To jest taki, wiecie, super tajny sekret, o którym wiecie o połowa świata. Ale w każdym razie, jeżeli wam się nie podoba mój kanał, to zamiast hejtować, lepiej się zamknijcie i zajmijcie się swoimi sprawami. Okej, może w tym momencie wydaje się troszeczkę wredna, ale ja tylko zwracam się w tym momencie do hejterów. Bo jest kilka osób, które sądzą, że będą sławni tylko do tego, że będą się ze mnie nabijać. Ja nagrywam dla przyjemności. Ja nie robię kolejnego odcinka typu o, bo ja wam mówię, bo to będzie robić to samo, tylko dlatego, żeby powiedzieć tym osobom, żeby się ogarnęły. Bo ja się naprawdę tym nie przejmuję, jednak już to już tak głupie, że aż śmiesznie, jak ci ludzie, którzy mnie hejtują, potrafią się tak zachowywać. I wy co, uważacie się za takich starszych i dojrzalszych? Że jesteście tacy super, bo mamusia daje 300 zł tygodniowo kieszonkowego, macie milion normalnie stron autografów w waszym zeszycie, bo wszyscy dają wam autografy, bo jesteście tacy ważni, bo macie 3000 szaf z Gucci'ego, Parodi i innych różnych projektantów. Ludzie, co wam się nie podoba w moim kanale? Nagrywam jak nagrywam, nic wam do tego. Mówię jak mówię, jestem sobą, nie przyklejam sztuczny uśmiech na twarz jak większość youtuberów. Jeżeli każdy youtuber byłby taki szczęśliwy jak w filmikach, no to sorry, ale ja bym uznała taką osobę za chorą psychicznie. I co? Myślicie, że ta Martyna Oporowska czy jakaś tam będzie mnie wyzywać i ja zamknę kanał? Piszcie sobie ile chcecie, kanał będzie istniał, choćbym miała odwalczyć aż zaprzeczeniem do ustranej śmierci. Nie obchodzi mnie, co ludzie sądzą na mój temat. Choć bardzo mi miło wiedzieć, że choć parę osób mnie lubi. No i co z tego? Nagrywam dla hobby. Nie obchodzi mnie to, co mówicie. A nagrywam te odcinki tylko dlatego, żeby takie osoby się ogarnęły. Bo może nie trafią, może będziecie dalej hejtować. Ale mówię wam, to się prędzej czy później obróci przeciwko wam. I prędzej czy później wy też będziecie hejtowani. I ja radzę wam się zastanowić. Czy kilka sekund fejmu i 5 łapek w górę jest warte tego, żeby obrażać innych ludzi? W końcu oni zaczną być może kiedyś stawać w mojej obronie. I zobaczą mnie, co jesteście wredni. Może znacie się w realu. I co później? To osoba powie, o wiesz, ona jest taka wredna, bo hejtuje niewinną dziewczynę w sieci. Dobra, nie podoba ci się serial, nie podoba ci się żadna z moich serii, nie podobam ci ja. Wypadł. I nie będę miła dla osób, które traktują mnie jak jakąś upośledzoną dziewczynę. I co, możecie sobie pisać do mnie, kurwa, dziwko, nie wiadomo co. Wiecie, jakie jest stare przysłowie? Może wydałam się dziecinne, ale kto się nazywa tak, ten się tak nazywa. Czyli jeżeli uważasz, że ktoś jest dziwką, to sama jesteś dziwką. Logiczne. Ja jestem osobą, która stara się pomagać wszystkim, choć sama nie ma łatwo. No bo ludzie, bądźmy szczerzy, życie niepełnosprawnej osoby bardzo się różni od pełnosprawnej. A do tych wszystkich moich hejterów, tak się zastanawiam, ludzie, czy wy naprawdę nie macie co robić w prawdziwym życiu? Czy wasze całe życie to jest YouTube i internet? A może wy nie macie przyjaciół? Może o to chodzi, nie macie przyjaciół i próbujecie zrobić chwilowych przyjaciół, nabijając się z nich i mieć typowy, chwilowy fame. No sorry wielkie, ale w takim wypadku, to ja się zastanawiam, co wy robicie na YouTube. Jak w ogóle byście byli zdolni do zakładania tego swojego konta? Dobra, jestem w tym momencie wredna.
nie ukrywam tego. Ale bądźmy szczerzy, nie byłabym wredna, gdybyście wy też zachowali się normalnie. Skoro mówicie, że jesteście tacy starsi i macie po 18 lat, się zachowujcie jako 18-latkowie. Bo dla mnie osoba, która może mieć nawet 40 lat, nie będzie dla mnie, nie będę jej traktować drugim, jeżeli będzie traktować się jak 5-latka. Naprawdę, ja nienawidzę osób, które mają kompleks wyższości i nie będę do nich się zwracać miło. Okej, nie podoba ci się kara? Wypad. Powiem krótko, nie będę dyskutować z hejterami. Oni sobie myślą, że oni są tacy super. No ciekawe w czym. Bo inni co potrafią, to obrabiać dupę innym. A sami pewnie co 15 minut ryczą w poduszkę, tną się i nie wiadomo co robią, bo mają problemy ze swoim życiem. Ludzie, ogarnijcie się w końcu i przestańcie wyzywać mnie i innych youtuberów. Bo ja znam naprawdę wiele przypadków, gdzie inni youtuberzy sławni, na przykład Naruciak, nie wiem... Nawet ten, jak on ma na imię? Jacek Markiewicz, czy jakoś tak, ten co Planeta Faktów, tak? Czy choćby nawet Adrianna Skon ma mnóstwo hejterów. Dobra, ale jak się wam nie podoba, to co? Wiecie, co wam powiem? Ja będę nagrywać choćby do ustronnej śmierci, a wasze hejty, i się po prostu, ja je czytam, żeby się pośmiać, ja wam to tylko mówię. Bo ja nakręcam filmik po to, żeby takie osoby się ogarnęły. Bo w ten sposób nigdy dobra droga się nie zaczyna i nigdy się nie skończy. Słuchajcie, wy nigdy nie znajdziecie przyjaciół, jeżeli jesteście tak wredni w realu, jak w internecie. A jeżeli jesteście jeżeli zachowujecie się na odwrót, to ja się nie dziwię, jesteście po prostu fałszywi. No bo co? Obrażacie dziewczynę w necie tylko dlatego, że nie podobają wam się jej filmiki? Serio. Naprawdę? Was to tak bawi? Dla was to jest takie dojrzałe zachowanie? Dla osób, które mnie obrażają, radzę zajrzeć do słownika. Zobaczcie, co znaczy słowo dziwka. Zobaczcie, co to znaczy słowo jesteś głupia i dopiero potem pisać komentarze, bo jestem bardzo pewna tego, że ponad połowa osób, która mnie hejtuje, nie zna znaczenia słowa dziwka i po prostu jest uzależniona od takich programów jak Turne Sprawy, Dlaczego Ja, Pamiętniki z Wakacji i tym podobne programy paradokumentalne, w których usłyszała te słowa i wrzuca nimi na prawo i lewo. Radzę wam, dzieci, ogarnijcie się. Weźcie sobie słowniczek, przeczytajcie sobie, co to znaczą słowa, których obrażacie innych ludzi w necie. Potem weźcie sobie swoje laleczki Barbie, pobawcie się nimi i zastanówcie się nad sensem swojego życia. Bo naprawdę brak mi słów do osób, które tak się zachowują. Czasem mam ochotę walnąć facepalma, jeżeli widzę, jakie hejty lecą. No sobie hejtujcie. Nie podoba wam się moje życie? Nie podoba wam się chyba wasze życie. Zajmijcie się sobą, okej? Okay? Bo kiedyś może być tak, że wy też będziecie tak zhejtowani. I co? I będziecie chcieli, żeby wasi prawdziwi przyjaciele przyjdzie wam z pomocą, tulili was na pocieszenie? Gówno prawda. Nikt wam nie będzie pomagał, jak wy będziecie mieć na innych wylane i będziecie myśleć, że świat pracuje na waszą korzyść. Bo co? Bo mamusia dała 300 zł kieszonkowego tygodniowo. Macie najlepszego iPhone'a, super szafę. Macie wszystko. To nie znaczy, że jesteście najlepsi. To znaczy, że jesteście rozpieszczeni. I to bardzo. I ja współczuję rodzicom takich osób, którzy muszą na was patrzeć. Piszcie sobie, co chcecie, że nie powinnam żyć, ale stawcie się nad sobą. Czy byłoby wam miło spotkać taką osobą, jaką wy jesteście? Może wy nie widzicie waszego zachowania, ale gdybyście spotkali identyczną osobę, taką jak wy, byście zobaczyli. Wiecie co? Mam dla was radę. Bądźcie typem takiej osoby, którą chcielibyście spotkać. Bo prędzej czy później karta się odwróci. A wtedy naprawdę nikt wam nie pomoże. Teraz wszystkich obrażacie, bo jesteście górą. Ale skąd macie pewność, że za parę godzin, minut, sekund albo następnego dnia nie będzie na samym dole? To tyle w tym odcinku. Nie musicie komentować. Możecie sobie pisać hejty do woli. Możecie sobie mnie obrażać. Ale najpierw radzę zasięgnąć do słownika, porozmawiać z mamusią i wyłudzić od niej jeszcze 300 słów, żeby być takim słoek, takim zajebistym kulersem. No, dalej. Obrażajcie mnie sobie, ale żebyście potem nie mieli pretensji, jak cały świat odwróci się do was dupą, bo tak właśnie kończą osoby, które się zachowują jak, nie oszczędzajmy słowach, jak życiowe ofiary. Życiowa ofiara to nie taka, która całe życie ma pecha, tylko taka, która próbuje się wzbić na nieszczęściu innym. Powodzenia tym osobom, które mnie obrażają. Mam nadzieję, że pewnego dnia i wy dostaniecie kopa w dupę, bo szacunek za szacunek, chamstwo za chamstwo, miłość za miłość, szczerość za szczerość. Powodzenia, bawcie się tak dalej, a zobaczcie, czym się to skończy.